Siemanko, lecimy finał. Turnieju. Lukaku kontrakt. Wszyscy wypoczęci prawie. Jedziemy. Szabij na jakiegoś łatwego przeciwnika. Boże. Proszę. Trzy lata później. Która jest godziną w ogóle? Nie ma źle. No, chyba nie. Będzie ciężko. Będzie bardzo ciężko. Zapowiada się piękny spektakl, mecz finałowy o puchar. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. No, próbuję wślizgiem. Dobre, wysokie podanie do Benzemy. Dobrze, przebił się. Strzela! Zmarnował taką sytuację. Jest pod łamami. Nie wierzę w to. Eriksen. Oddaje piłkę koledze. Tak jest. Leni! Broni! Ja pierdzie. Rzut rożny. Jeszcze okazja na bramkę. To nie był problem dla bramkarza, by złapać tę piłkę. Złapał ją jak muchę, która wolno leci. Jest zawodnik na czystej pozycji. Dobra okazja! O Jezu, ale gol! Pięknie. Zobaczymy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Pierwsza bramka zdobyta została w 10 minucie. No, świetnie go obrał. Oddaje strzał. Piękna interwencja. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Ma możliwość odegrania. Zdecydował się na strzał. Piłka od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. Zablokowane dośrodkowanie przez obrońcę. Ponownie rzut rożny. Zamknięty. Może być groźny. Fernandinho! Ale totalna interwencja. Znakomicie złapał.
Czy to wykorzysta? Szansa! No świetnie się zasłania. Guero. A teraz przy piłce Kompany. Vertonghen. Fernandinho. Jest szansa! Obronił i złapał piłkę w grze. Sędzia pokazuje, że zaczną od rzutu z autu. Ależ walka o piłkę. Benzema. Jest szansa, ale świetna pozycja! Kuźwa. Złe podanie i strata w środku pola. Hazard. Zabaleta. Ależ pięknie grają piłką. No to było ładne, ale rywale przejęli piłkę. Dobre przejęcie podania w środku pola. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Będzie strzał. No, muszą popracować nad celnością, bo na razie trafiają w bramkarza. Dobre przejęcie, brawo. Może się... Ależ wolej! Troszkę się pospieszył z tym wyjściem. Szkoda. Była świetna sytuacja do zdobycia gola, ale jest spalony. Korzysta! Dobra okazja! Odbija się od słupka! Uderzenie w stronę bramki! Remi. Santi Cazorla. Podanie w pole karne! No i zgranie w pole karne. No tym razem udało się przejąć do środkowania. Blisko pole karne, może strzelać. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Kurwa, kam to potrafi. Proszę, ale zdążyli na czas. Dobra wymiana podań. Spalone. Fernandinho. Brawo, świetnie teraz uniknął tego wejścia. Fernandinho. Dobra pozycja do oddania strzału. Czy to wykorzysta? Uderzenie niesamowite. Piłka odbita od bramkarza, wpada do siatki. Nie dziwię się radości, bo to gol wyrównujący. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Staną na wysokości zadania.
Santi Cazorla. Bramkarz wyszedł i zażegnał niebezpieczeństwo. Brawa za tę interwencję. Odzyskali piłkę w środku pola. Walcott. Sędzia kończy pierwszą połowę. Remis 1-1. Koniec pierwszej części spotkania wyrównanej remisowej. Nie widać faworyta. Trudno będzie rozstrzygnąć któremuś z zespołów to spotkanie. Oto druga połowa spotkania. Aj. Lidz Gustavo. Benzema. Santi Cazorla. Luis Gustavo. Znakomicie ze skrzydła. Byle dalej od własnej bramki. Słusznie. Szaleńczy atakuje obrońca. No, nie dał się zatrzymać ślizgiem. Santi Cazorla. Tak jest. Jest szansa na groźną akcję. Spójrzmy, może być groźnie. Strzela. Piłka w bramce. Jednobramkowa przewaga. Dobra, zmiany. Graj, graj, a nie godaj. Z boiska schodzi Benzema. Hazard. Santi Cazorla. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. I... O, mogło być groźnie, ale obrona nie śpi. Dobrze, przebił się. Dobra okazja. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Ach, prosto do celu, aby zawsze tak to wyglądało. Spokojne wyjście i pewna interwencja bramkarza. Ale jeżeli chcą wygrać ten mecz, muszą przestać podawać piłkę do bramkarza. Tak jest. Dośrodkował? No. Jest szansa. No. Przechwyt, ale nie opanował. Kapitalna wrzutka! Remis! No bo piłka trafiła wprost w niego. W posiadaniu piłki remisowo jak strzela! Okazji.
Dobra pozycja do oddania strzału. Prawie, ale nie opanował piłki. Hazard. Słabo gra w obronie. Oddaje strzał. Piłka w czas. Ja pierdolę. Brawo. Remis. Dzisiaj kapitan zespołu pokazuje kolegom, co to znaczy duch walki. Nie po raz pierwszy błysnął wielką klasą. Mamy... Graj gościu, panie. Wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Walcott. Nie, fajnie, że nie ma spalonego, ja. Luis Gustavo. Santi Cazorla. No, co za gej. Dobre, wysokie podanie do Aguero. No i znowu są przy piłce, ważne przejęcie. Nie wychodzą mu się. Kurwa. Kolejna strata. Ładnie go minął. Ale olbrzymia presja. Teraz mają szansę. Będą mieli rzut rożny, ale tylko sekundy do końca meczu. Ależ niesamowity atak obrońcy. I powiedział, że strata piłki. Ja pierdzielę. No, będzie gol. Obronił, nie złapał piłka w grze. Santi Cazorla. Spotkanie jest bardzo wyrównane. Niewiele do końca. Ale z... No dobra. Ja obserwujemy jeden z ostatnich ataków. Być może padnie gol, który... Będzie to krzywka. Kochaj, to poleciało te. Luis Gustavo. Czy to wykorzysta? Pokazuje spokój, opanowanie, choć to było bardzo łatwe. To bardziej było podanie niż strzał. Świetnie zachował się w tej sytuacji. Przedłuża ich nadzieję. Ciągle mamy dogrywka. Po 90 minutach gry mamy remis i przed nami dogrywka. Fajny finał. Ale graj gościu ten. Obie drużyny są bardzo zmęczone. No i właśnie rozpoczęli pierwszą połowę dogrywki. No, faul. Jaki bez sensu. Być z tego kartka. Tak, faul ewidentny i żółta kartka oczywista. Jak to nam szczelnie. To masakra. Miał szansę na rezultaty z rzutu wolnego, ale niestety. Chyba muszą jeszcze popracować nad tym elementem na treningach. Wiedział, że musi trafić, jednak nie zdołał umieścić piłki w bramce. Fernandinho.
I będziemy mieli kolejny rzut rożny, który to już z rzędu. Spójrzmy wspólnie na statystykę rzutów rożnych obu drużyn. Jest uderzenie głową na bramkę. Ale pudło. I mamy remis. Świetne rozegranie rzutu rożnego. Zabrakło jednak precyzyjnego wykończenia. Pole karne. Czy to wykorzysta? Szansa? Nie wykorzystał szansy i wciąż remisowo. Theo Walcott. Fernandinho. Proszę, udało się odebrać piłkę. Santi Cazorla. Teraz atakowany próbuje mu zabrać piłkę. Świetny przechwyt i szansa na bramkę została zaprzepaszczona. Tak jest. Dobrze się pokazał. To jest wspaniała okazja. Nie wierzę w to. Nie da się nikogo zaskoczyć. Ale są zmęczeni. Grają już 105 minut. Te ostatnie, 15, druga połowa dogrywki przed nimi. Luis Gustavo. Theo Walcott. Tak. Jest szansa na groźną akcję. Karol, no. Ja nie wierzę. Interwencja. Wybił dokładnie z linii bramkowej. Hazard. Znowu niecelnie i przeciwnik przechwytuje. Aguero. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Hazard. Co zrobi przeciwnik? No, strzela! Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Dobre odebranie piłki bez fału. Walcott. Tak jest. No, gdyby sekundę nie ruszył do tej piłki, a tak spalony. Piłka opuszcza boisko i rozpocznie za moment bramkarz. Ale moment na wyrównanie, brawo! Tu mógł być gol. Nie poddali się, przycisnęli rywala i to się opuściło. Wyrównują i przedłużają swoje nadzieje. Za chwilę chyba będziemy mieli rzuty karne. Zawodnik nie może... Zdecydował się na strzał! Wybija, ale piłka wciąż... Wciąż remis, do końca już niewiele. Teraz będą mieli szansę wygrać, jeśli wykorzystają ten rzut rożny. No. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Atak ostatniej szansy. Niewiele czasu do końca. Wciąż remis, ale teraz ta akcja może dać im zwycięstwo. To niesamowite. Od kilku minut próbują zagrozić rywalowi rzutu rożnego. Koniec. Świetnie zablokowana ta centra. Znowu piłka poza boiskiem i znowu kolejny rzut rożny.
będzie gol? No cóż, nie tym razem. Karno. W dalszym ciągu remis. Teraz będzie prawdziwa próba charakteru. A także... Nie pomylił się. Muszę kamerę, ale zmienić. Zimną krwią wykorzystuje ten rzut karny. Rozwiązanie ciekawe, ale co najważniejsze skuteczne. Pewnie wykonana jedenastka. Bezradny bramkarz. Trafia. Piłka wpada do siatki. Ależ pewnie. Brawo, brawo, brawo. Ależ presja współczuje temu chłopakowi. Jeśli spróbuje, jego drużyna zejdzie z boiska pokonana. Ja pierdzie. No nic, następnym razem może się uda. To narka.